Ludzie kochane, tak, myślę sobie, czasami myślę, tylko nie wiem, czy dobrze, czy źle, o walucie euro u nas w kraju. I mi się wydaje, ale jak zawsze mówię, to jest tylko moje zdanie i nie wiem, jak myślę. Mi się wydaje, że to jest całkiem do dupy. Dlaczego ja wam to mówię? Słuchajcie, mam kumpla w Niemczech. Razem chodziliśmy do podstawówki. On jest na rencie i dostaje 800 euro renty. I jak będzie denominacja, czyli wymiana na nową walutę, na euro, ja dostanę swoją rentę w przeliczeniu na euro, to ja będę miał 200 euro renty. Ale za papierosy, za chleb, za inne jedzenie, za inne używki, tak jak kawa, to będziemy płacili tyle samo, bo to już będzie kompletna Unia Europejska. Tylko, że on za 800 euro, ile on sobie kawy kupi, jak ta kawa jest w przeliczeniu 5 euro. A ile ja sobie kupię? Ile on kupi papierosów? Będą po 4 euro. Żeby to zrównać wszystko, kraje i ceny, to będzie 4 euro. To tyle, co u nas teraz 16 zł. Za 4 euro, ja mówię tylko przykład papierosów, to ja kupię sobie 50 paczek, przecież ja nie spalę tyle, ale to mówię przykład i koniec. A ile on sobie kupi za 800 euro? Także to według mnie jest całkiem do dupy pomysł, całkiem. I to może być, obym się grubo mylił, tak jak w Grecji. Pamiętam, jak w Grecji wchodziło euro, to parę lat temu, ale pamiętam, pamięć mam, dzięki Bogu, dobrą. Pokazywali w wiadomościach różnych, jak to ludzie wyciągali z bankomatów euro, w bankach byli, jak skakali do góry. Euro, euro, a teraz zobaczcie, co się w Grecji dzieje. Jak im się euro podoba. Ja naprawdę nie wiem. Nie chciałbym siać paniki. No może ja się mylę. Gdybym ja miał dostać tyle, co kumpel w Niemczech, 800 euro, to dla mnie ono niech i dzisiaj wchodzi. I jutro. Ale jak wymienione będą wymiana pieniędzy, czyli denominacja, wymiana na nowe, to wszyscy, co macie, co ludzie mają oszczędności, mają 4000 zł, będą mieli, no jak jest, ja mówię teraz, jak jest przeciw, to będą mieli 1000 euro. Może to wyjdzie na jedno i to samo, tylko tak mówię, cena będzie jednakowa, musi być jednakowa. I w Niemczech, i w Polsce, i w innych krajach unijnych. Nie będę wymieniał tu wszystkich krajów. Taka sama. To 5 euro, to wszędzie musi być po 5 euro. Papieros, po 5 euro kawa, po 1 euro chleb, powiedzmy. To chleb 1 euro to jest teraz 4000 zł. Ojej, nie, przepraszam. 4 zł. Nie wiem po ile, jest chleb. I ja daję tylko przykłady, a naprawdę jak będzie, nie wiem. Obym ja się tylko mylił. Chciałbym, żeby wszyscy, teraz 3/4 Polski żyje w nędzy, w skrajnym ubóstwie. Co będzie później? Nie wiem. I nie chciałbym przede wszystkim siać paniki. Po prostu mówię tylko swoje zdanie.
A mogę powiedzieć, no każdy może powiedzieć, jak, co o tym myśli, jakie ma zdanie. Dobra, trzymcie się i powodzenia wam życzę. Cześć.